W tej chwili, pójdziemy sobie tam, ponieważ bardzo interesuje mnie kwestia tego panela. Już kilka osób kiedyś pytały się mnie odnośnie tego, co o tym myślę. Klient zadzwonił, że został taki rachunek za energię elektryczną, że musieliśmy szybko zadziałać. Tak. Także przyjechaliśmy w ciągu 20 minut z ryszywołu na sygnale. Przekraczając. Mózg systemu, mikroinwerter, jednofazowy, dwukanałowy, Hoymarsa, czyli Mercedes wśród mikroinwerterów, moduły fotowoltaiczne, Jinko N-Type. Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to rozwiązanie pozwoli Wam żyć bez płacenia rachunków? Podejrzewam, że nie, aczkolwiek jest w stanie najprawdopodobniej w bardzo dużym stopniu obniżyć Wasze warunki. Za chwilę pójdziemy i domyślam się, że pójdziemy tam dokładnie, nie wiem czy widzicie w tej chwili, pójdziemy sobie tam, ponieważ bardzo interesuje mnie kwestia tego panela. Już kilka osób kiedyś pytały się mnie odnośnie tego, co o tym myślę, czy widziałem, byłem, zobaczyłem gdzieś i czy jestem w stanie coś powiedzieć na ten temat. Na chwilę obecną już coś mogę powiedzieć na ten temat, natomiast ci, którzy z Was nas oglądają, widzieli na pewno też już niejednokrotnie, mieliśmy materiały nagrywane, to było na wodzie akurat, gdzie pokazywaliśmy balustradę, gdzie balustrada była zrobiona właśnie dokładnie z paneli i mało z tym, tam jeszcze była ona w taki sposób zrobiona, że z dwóch stron łapała to słońce. Także dla chętnych poszukajcie sobie, to były domy na wodzie i tam byliśmy u producenta takich domów w Bydgoszczy w firmie Lamare. A teraz lecimy, słuchajcie, no i co? I za chwilę się widzimy w takim razie. Do miłego, hejka. Dobrze, witam panów gorąco i serdecznie. Witam, uszanowanie. Witam, Marcin. Witam, Marcin. Witam, no, cześć. No właśnie. Co tu się dzieje? Co to jest za akcja? Teraz tak, ja poproszę może tak. Może, bo ten pan to będzie tylko mówił, że w samych superlatywach, chociaż w sumie... Nie, on jest bardzo krytyczny. Tak, jest bardzo krytyczny? No. To panowie, przyznajcie się, co tutaj się dzieje. To jest ogólna zadyma, nie? Klient zadzwonił, że został taki rachunek za energię elektryczną, że musieliśmy szybko zadziałać. Tak. Także przyjechaliśmy w ciągu 20 minut z ryszywołu na sygnale. Przekraczając. Dzięki, ale teraz pod szyjką mnie tutaj dobrze zrobiłeś. Dobrze. No. Pytanie moje w takim razie, ja sobie pozwolę tak jeszcze tutaj na chwilę, żeby być blisko mikrofonów. Pytali się na moi widzowie na kanale odnośnie tego, jak to działa, jak to wygląda. Ja już mam swoje doświadczenia, ponieważ przeprowadziłem testy u siebie od strony wschodniej z panelem, z dwoma panelami 300-watowymi, czyli nie jestem taki wcale zielony. Mam zrobione pomiary z kilku dni, w związku z tym coś wiem. A teraz bym się chciał właśnie od Was dowiedzieć, żeby sobie skonfrontować kwestię związaną z montażem, jak to wygląda, co, jak i tak dalej, bo tutaj bardzo dużo osób jest zainteresowanych tym tematem, bo wcześniej już się mnie pytali. Także ja bym poprosił teraz... Strzeliłeś się idealnie, bo akurat 5 minut temu zakończyliśmy instalację. Tak jest. Skonfigurowaliśmy klientowi końcową aplikację, także podgląd już mamy na instalację, jak pracuje w tej chwili. Nawet w telefonie, proszę bardzo. Aplikacja. Włączamy. Okay. Proszę bardzo. Ładowanie. Będzie widać produkcję? Będzie widać produkcję. No to nie, to ja innym. W tej chwili 304. 304 z dwóch modułów, które są zainstalowane na balkonie. Lecą pełną mocą. Dobrze. Okej, dobrze. To, no właśnie, to teraz bym chciał zobaczyć. Chciałbyś zobaczyć. Dobrze. Idziemy. Zapraszam. Tylko nie wyskocz. Nie wychyla się przez balustradę. Dobrze. Tu jest ogólnie ogrodnik z zamiłowania, także zobacz, jakie tu są ładne, zielone. Nie? Także zobacz. Porządna robota. Porządna robota, nie? Ale tego nie sadziliśmy, to już było, jak przyjechaliśmy. Także... Gadam. No dobrze.
Marcin, powiesz? Ogólnie system bardzo prosty. Uchwyty, podstawa, żeby to się wszystko trzymało. Dwa moduły fotowoltaiczne, tutaj oczywiście u klienta. System skalowalny dowolnie, ogranicza nas tylko wielkość balkonu. Może to być jeden moduł, dwa, cztery, sześć. Jak klient sobie zażyczy, tak zamontujemy, tak sprzedamy. Mikroinwerter. Jest taka, że założymy jeszcze jeden. Tak, klient jak zamontowaliśmy, tak mu się spodobało, żeby go sąsiedzi nie podglądali, mówi założycie jeszcze jeden, także jutro przyjeżdżamy tutaj na szybką dokładkę, dokładamy jeszcze jeden mikroinwerter jednokanałowy i jeden moduł 470. No jak stwierdziłem, jak mam mieć te bambusowe przysłony lub żaluzje, to jest bardziej estetyczna. Tam mamy bambusy, tu mamy nowość, nowoczesność. Które jeszcze prąd produkują, te bambusy. Także tak to wygląda, nie? Czyli mózg systemu, mikroinwerter, jednofazowy, dwukanałowy, Hoymalsa, czyli Mercedes wśród mikroinwerterów, moduły fotowoltaiczne, Jinko N-Type o podwyższonej sprawności, tutaj mamy 470 w czarnej ramie, oczywiście dobór modułów mikroinwerteru indywidualnie pod dany gabaryt balkonu i tak dalej, nie? Chłodzone klimą. Chłodzone klimatyzacją tutaj, nie? Także wydajność systemu będzie plus 50% na pewno. Także system tak na dobrą sprawę, plug-in, jak ktoś ma podstawową wiedzę elektryczną, zakończony wtykiem do gniazdka, można sobie zainstalować samemu. Już wiem gdzie, tak to jak wygląda. Wtykać. Już pan Paweł wie gdzie wtykać, falownik. Jak wtykać. Gdzie falownik jest? Nie ma falownika. No mikroinwerter masz tutaj zamiast falownika. Także nie potrzebujemy żadnego falownika. Tutaj mamy przetworzoną energię DC, prąd DC na prąd AC. Także to jest wszystko. Nie ma tutaj... A umowa z energetyką? Umowa z energetyką, no więc tak. Jeżeli chcemy być w pełni z prawem, nie na bakier, no to powinniśmy to zgłoszenie do operatora OSD zrobić, żeby wiadomo, tej nadprodukcji nie liczyło nam jako poboru z sieci. Zgłoszenie mamy wypełnione, leży na stole już, także też możemy pokazać. To są dosłownie kilka papierków, kilka dokumentów. Wystarczy zawieźć czy wysłać do operatora i na tym się wszystko kończy. Operator, jak wiadomo, do 30 dni ma na odbiór instalacji, na wymianę licznika, na dwukierunkowy. I to wszystko. I cieszymy się. Moment, czy ja tutaj sobie tak na chwilę zerknę, tak okay. Żebyśmy też widzieli, że nie uciekłem, stąd okay. Nadal jestem. Jesteś. Czyli pytanie moje jest takie, żeby zrozumieć, ponieważ ja bardzo często staram się, nawet jak coś wiem, to robić tak, że prowadząc rozmowę mówię, że nie wiem. Dlaczego? Okay. Ponieważ widzowie bardzo często, nie mając nawet elementarnej, podstawowej wiedzy, no to będą się pytali, a gdzie właśnie dodatkowo ten falownik, a to, a tamto, a pozwolenie, a elektryka, podłączenie i tak dalej, i tak dalej. Jak okay. To wygląda właśnie? Czy każdy normalnie, standardowo może sobie tam w tych wszystkich tu blokach tam pozakładać na tych balkonach? Oczywiście, że tak. Każdy ma szwagra, każdy szwagier ma oczywiście jakieś tam pojęcie o elektryce, nie? Aha. Także, no tak jak mówię, system jest plug-in, podstawowa wiedza elektryczna. Plug-in, wytłumacz może, wiesz? Plug-in, czyli mamy po prostu system skonfigurowany w pełni, zakończony wtykiem do gniazdka i podłączamy na zasadzie, tak, podłączamy odkurzacz, suszarkę czy jakiekolwiek inne urządzenie elektryczne do sieci odbiorczej. To tutaj wszystko. Tak, ważne, tak. No chodź zobaczysz, pokażę. Tu mamy gniazdko, tu mamy gniazdeczko, zobacz sobie, tam jest pokazane. To większa wtyczka. Ta większa wtyczka. Dokładnie tak. I to jest wszystko. Teraz można włączyć klimę, zmywarkę, pralkę. To prawie prostsze od założenia anteny satelitarnej. Dokładnie tak. No szybko to, ile tam? Półtorej godzinkę, nie? Dobrą. Godzinka. W dwóch. Na gotowo. I w tym je było raz latę. Tak, i raz latę. Raz latę z czekoladkami. Z czekoladką i latę posypana czekoladką. To, i czekoladką posypana bez cukru. Bez cukru, bo się nie znalazł, a miał tak, być. Nie znalazł się. Jak jeszcze chwilę porozmawiamy o tej kawie, to stwierdzę, że ona była ważniejsza niż założenie tego. No, ale teraz sobie wypijesz kawę. Tak. Którą zrobi ekspres na prądzie wyprodukowanym już z paneli fotowoltaicznych. To będzie gwóźdź programu. Zobaczysz tą piankę. Jakie jest zużycie w tej chwili w domu? O jest.
Można by było sprawdzić, zerknąć jak gdyby orientacyjnie, jak ten licznik tam się w tej chwili nabija, jeśli chodzi o kwestię zużycia. Czy będzie można to wyłapać w jakiś sposób? Nie wiem, musielibyśmy zobaczyć, jaki jest licznik, bo tak naprawdę nie wiem, czy jest magnetyczny, czy już jest nowy, okay, elektroniczny. Natomiast, w piwnicy. Natomiast te 300 W, które widzieliśmy, tak, to jest coś, co zasadniczo nam zmniejszy rachunek, tak? Czyli tu jest, tak, o co się bić, tak, jest, tak, to o co jest walczyć. 300 W produkcji w tej chwili, gdzie jak widzimy tego słońca nie mamy jakiegoś mocnego dzisiaj, bo jest za chmurami. Także 300 W produkcji było w tej chwili, a wydajność systemu jest 940 W peak tego, co tutaj jest założone. Nie? W pełnym słońcu i w pełnym piku powinien nam dać 940 W. Nie? Jeszcze Maurycy nie mówił o jednej rzeczy. Tu jest idealna wystawa słoneczna, ponieważ słońce zaczyna się o 8 rano, a po 20 dopiero zachodzi latem. Zimą to właśnie w samą południe, tutaj jest centralnie. Także... Czyli pan jest fuksiarz. No, można tak powiedzieć. Albo wiedział pan, co robi, jak pan nie, 12 lat temu to panele to była nuta przyszłości, także... To jest, tu jest normalnie latem, to tu jest, jak to się mówi, piekiełko. Bardzo mocno duża ekspozycja słoneczna. Zimą też są tak samo. Są mieszkania słoneczne i to będzie idealne, myślę, że idealne wykorzystanie energii. Do tej pory jakie rachunki pan płacił? Oj, ostatni rachunek mam 390, chyba 6 zł, coś takiego. Za dwa miesiące. No jest to dużo, bo to jest tak, tam i tam... Moi przyjaciele z Enei piszą, że roczne zużycie w energicznym okresie miałem 3400 kW. No to mam o 1400 przekroczenie tego limitu, co tam niby rząd przyznał po preferencyjnych stawkach. Także. To panowie przyznajcie się, co wiecie o te stawki i tak dalej, jak to wygląda. Tak? No taki system to musimy wiedzieć, że główną jego zaletą będzie to w takim mieszkaniu, w bloku, że pozwoli nam się zbliżyć chociażby do tego pułapu tych 2000 kWh granicznych, które daje rząd po tej niższej stawce, tak? Jeżeli dołączymy do tego jakieś tam oszczędności w domu, wymienimy sobie źródła oświetlenia na LED-owe i tak dalej, zmienimy jakoś swój proces autokonsumpcyjny, czyli będziemy się starali te wszystkie rzeczy typu pranie, zmywarka, jakieś urządzenia, które mają większy pobór, będziemy używali w tych godzinach takich nasłonecznionych, tak, to wtedy mamy bardzo dużą szansę, że na pewno zejdziemy do tego pułapu tych 2000 kWh i będziemy prąd kupowali po tej niższej stawce, którą zapewnia rząd. Także to jest główny atut tego systemu, no bo wiadomo, że on nie zapewni nam i nie jest w stanie nam zautokompensować całego zużycia takiego mieszkania, tak? No bo byśmy musieli tutaj założyć 3-4 kW tej fotowoltaiki, no to nie mamy gdzie, ale chociażby zbliżamy się do tego pułapu, czyli realne oszczędności są bardzo duże, no bo gdzieś tam przypuszczenia są takie i czytamy, że normalna kilowatogodzina będzie kosztowała około 70 groszy, a po przekroczeniu 2000 kWh będzie kosztowała około 20 zł, 30 zł, także no, no jeszcze może się oszczędności uda, są naprawdę duże. Nie? Może się uda zaoszczędzić, bo tam ustawa mówi, że jak się 10% w analogicznym okresie 2021-2022, jeżeli 10% zaoszczędzimy energii, no to wówczas rachunki na drugi rok będę miał o 10% niższe. Także może nie dojdziemy do tych 2000, bo to już jest półrocze, ale chociażby... Będzie pokazane jakaś... Bo to bym musiał zaoszczędzić gdzieś 340 kW, nie? Dokładnie tak. 10% i tu jest szansa, że tyle zaoszczędzimy. Myślał pan, że pan dożyje kiedyś takich czasów, że ta prąd, energia i tak dalej, że będzie tak istotnym elementem w gospodarstwie domowym? Nie, to kiedyś to człowiek nie przykłada uwagi, natomiast świadomość rośnie i tu już właśnie wspominałem, że po trzecim panelu, jak będzie wszystko ok i technika co roku się zmienia, to magazyn energii będzie trzeba pomyśleć, żeby mieć na nocną działalność. Zapas energii, także będziemy mieli tutaj także ładowanie. Kolejny film będzie z magazynem energii na balkonie. Panowie, bardzo, bardzo wam dziękuję, że wpuściliście nas, że pozwoliliście nam zrobić tutaj ten materiał z tego względu, że jest duże zainteresowanie tym tematem i gdzieś tam ci widzowie już wcześniej pytali. Ja oczywiście powiedziałem, że no wtedy przynajmniej odpisywałem, że nie mam takiej wiedzy, nie jestem w stanie nic powiedzieć, ponieważ nie mam żadnych doświadczeń.
w jednym z wcześniejszych filmów, czyli przed tym filmem był opublikowany film, jego opublikuję, będzie dostępny na kanale, z testów, które przeprowadziłem na, dosłownie na balkonie przy stacji ładowania. Czyli to jest takie trochę rozwiązanie, o którym Pan przed chwilą wspomniał, czyli razem z bankiem. Stacja ładowania, która zbiera ten prąd z paneli i wrzuca do stacji, jak gdyby ładowanie. Także ciekawy materiał, aczkolwiek totalnie niefajna ekspozycja, ponieważ, znaczy nie, no fajna można powiedzieć, skrzynia. Bo ekspozycja na słońce wschodnie. Aha. Okay. Czyli o godzinie 12:00 totalne już było ścięcie i chociaż mogę to powiedzieć, to nie jest przecież żadna tajemnica. W optymalnym okresie, takim czerwiec, lipiec, gdzie te dni są najdłuższe, 600 kW-pików jest w stanie wyprodukować w ciągu tych 3-4 godzin. Orientacyjnie, jeżeli byłoby tak wszystko tak w miarę fajnie, to gdzieś w granicy 2, może 2,5 kWh. Natomiast gdyby to przeliczyć tam przez te dni w miesiącu i tak dalej. Natomiast w tamtym przypadku mówimy już o bardzo drogich zabawkach, ponieważ to jest stacjonarny bank, który ma w środku wewnątrz przetwornicę, może 1600 mocy ciągłej podawać, czyli urządzenia w domu można na 1600 je bezpośrednio zasilać z tego urządzenia. Ponadto jeszcze chwilowej ma ponad tam 3000. No ta technika tak się rozwija, że to jest dzisiaj, a ja jeszcze jestem cierpliwy. Jeszcze chyba pożyję troszeczkę, także myślę, że w ciągu gdzieś roku, dwóch się powinno pojawić o dużo większej wydajności urządzenia i wówczas będziemy myśleć o tym banku, który będzie nas tu zasilał. Nie? Znaczy, też mogę polecić samą firmę, bo muszę powiedzieć, że reakcja na mój telefon to... Znaczy, na pewno wpierw był mój wywiad, ponieważ jestem człowiekiem dociekliwym i pewnie z godziny rozmowy telefonicznej traktuję właśnie u kolegi, że na czym to polega, jak to działa, dlaczego, a jaki to jest prąd, gdzie są te wymienniki i tak dalej. Także jak to się wszystko dowiedziałem, to reakcja była w zasadzie prawie błyskawiczna. Przyjazd, montaż, dzisiaj też błyskawiczny. Okej, gdyby cokolwiek, to w takim razie my wrzucimy, zostawimy tutaj gdzieś tam linki pod spodem, jakby ktoś był zainteresowany, to poprosimy go najwyżej podaż, żeby oczywiście można było wrzucić. Tak jest. I fajnie, bardzo dziękuję, że tutaj nas wpuściliście, pokazaliście. Dzięki. I też, że mogliśmy się z Wami podzielić. Także już macie materiał do analizy, do przemyśleń, do zastanawiania się. Trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej! Hej!